Ten zawodnik skupia dziś szczególną uwagę. Ma najwięcej bramek w UEFA Champions League. Czy dziś pokaże dlaczego? Początek transmisji wkrótce. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To jest mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Serdecznie zapraszamy do oglądania. AS Monaco zmierzy się z FC Porto. Goście rzeczywiście przyjeżdżają dzisiaj w bardzo dobrych nastrojach. Świadomi, że za nieco ponad półtorej godziny mogą się stąd zbierać jako liderzy grupy. Nie lekceważą rzecz jasna przeciwnika, ale dotychczasowe rezultaty pozwalają im wierzyć we własne siły. Myślami pewnie są już w fazie pucharowej. I ruszyli. Mecz fazy grupowej UEFA Champions League właśnie się rozpoczął. Piłkarze Porto już na połowie rywali. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Ruben Aguiar. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Brawo! Bramkarz teraz pokazał, że koledzy z drużyny mogą na niego zawsze liczyć. Rozgrywa to więc na krótko. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Goście przystępują do tego meczu w znakomitej sytuacji. Ale musimy na chwilę przerwać. Nic z tego, przerywa akcję wejście obrońcy. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Monaco przyspiesza teraz akcję. Robi się ciekawie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Uwaga, będzie okazja! Tu wciąż jest groźnie. Jest pierwszy gol spotkania! No teraz mecz nabierze rumieńców. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Mamy ciekawe informacje z San Siro. W Mediolanie padła bramka. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Milanu.
Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Minęła 33. minuta meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą 2 goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce, ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową? Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. No, może teraz coś się uda. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. No i kończy nam się ta pierwsza, ciekawa, przyznajmy, połowa. Grają dzisiaj naprawdę dobrze i prowadzą, ale wynik w tym drugim, równolegle rozgrywanym spotkaniu tej grupy wskazuje na to, że nie gwarantują sobie dziś... I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Dobrze, teraz Porto wykorzystuje miejsce na skrzydle. Uwaga, okazja! Proszę Państwa, to już 3 gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spodłować. Po tym golu już 3-0. Atak na rywala i odbiór piłki. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Co teraz zrobi? Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Popatrzmy, to było książkowe rozegranie z pierwszej piłki. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupie. I po tej bramce jest 4-0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Udane podanie i przechwyt. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Tymczasem... Uwaga! Może strzelać! Chorągiewka w górze. Spalony. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Musieliśmy na moment przerwać. Drużyna Milanu zdobyła bramkę. Obecny wynik to 2-1. Niecelne zagranie. Wykorzystam okazję, by przypomnieć, że już niedługo czeka nas też transmisja spotkania w ramach rozgrywek grupowych UEFA Champions League. Monaco zmierzy się z Realem Madryt. Często słyszymy, że mecze pucharowe rządzą się własnymi prawami, ale tak też właśnie jest. Jeden gorszy dzień i odpadasz. Ładnie, technicznie, ale czy wpadnie? Tak, proszę Państwa, piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku, był rykoszet. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był tu rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce. Aktualny wynik to 4-1.
piłka poza boiskiem. Out. Fraj. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Piłkę przejęli rywale. Oj, niewiele teraz zabrakło przy tym strzale głową. Minimalnie niżej i byłaby bramka, ale celnie uderzyć głową to prawdziwa sztuka. Pozostało już tylko 120 sekund. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Game, set, mecz. Koniec spotkania.